Wnioski od beneficjentów są składane do pośredników. Pośrednicy tutaj sobie zbudują sieć dystrybucji na terenie Opolszczyzny i będzie można do nich pójść i wniosek złożyć o pożyczkę. Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia spotka się u naszych przedsiębiorców i z aprobatą, i z chęcią skorzystania, dlatego że do tej pory byliśmy przygotowywani i często korzystaliśmy z formy dotacyjnej na wsparcie dla naszych przedsiębiorstw. Mamy tą formułę jeszcze zachowaną dla trzech powiatów: Nyskiego, Prudnickiego i Głubczyckiego. Te instrumenty zwrotne, czyli krótko mówiąc pożyczki, były już w tamtej perspektywie, ale nie były na taką skalę, aczkolwiek dobrze funkcjonowały w województwie opolskim. W chwili obecnej mamy 336 milionów złotych do zaoferowania małym i średnim przedsiębiorcom, mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w różnych działaniach. Pożyczki będą mogły być wykorzystane na nowe na wprowadzanie nowych usług czy produktów, czyli na nowe maszyny, na jakieś udoskonalenia produkcji, na poszerzanie tej produkcji. Wszystkie inwestycje, które pomogą przedsiębiorcom poszerzać paletę albo rozwijać swoją działalność. Pożyczki będą tak zwane pożyczki małe do 150 tysięcy złotych, które będzie można spłacić w 60 miesięcy i będą pożyczki duże do 2 milionów złotych w zależności od pośrednika, które będzie można spłacić w 84 miesiące. I będą to pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego.